Czas przedstawić złotych medalistów z kompletnym zwycięstwem, bez porażki zdobyli złoto w wspaniałym stylu, to się rzadko zdarza, a tym złotym medalistą jest z numerem 20 Tomasz Madejski, z numerem 6 Kacper Błasiak, z numerem 21 Mateusz Kaszowski, z numerem 13 Jakub Król, z numerem 23 Mikołaj Kiełbiński, z numerem 3 Igor Joka-Brataż, z numerem 14 Marcin Bryś, z numerem 32 Mateusz Bielecki, z numerem 5 z numerem 56 Aleksander Łańcuski, z numerem 10 nie kto inny jak Aleksander Lędka, z numerem 11 Artur Krzyżyński, z numerem 34 Szymon Eitelhaler, z numerem bez numeru i bez numeru, a zasługa to świetnego trenera pana Łukasza Dziergowskiego i jego asystenta, który też wiele tutaj pomagał, pan Marek Ochman. To złoci medaliści, mistrzowie Polski u 14, na raz, na dwa i WKK, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, mistrz jest jeden. Tak śpiewali kibice od samego początku sezonu i chłopcy dowieźli sukces kompletnym zwyciem. Faworyt nie zawiódł, złoci medaliści zaraz dostaną puchar i go odczarują. Jak to powiedział kiedyś pan Jedbalski, cudowne dzieci pana Dziergowskiego. Dzisiaj możemy powiedzieć złote dzieci pana Dziergowskiego, bo tak jest. No i wspaniali kibice z Wrocławia, którzy na pewno chłopakom dodali tutaj skrzydeł. I gratulacje od trenerów kadry pana Piotra Piecucha i pana Michała Mroza. No i teraz będziemy czarować puchar. I flaga jest. I kapitan Madejski odbiera puchar. Mistrzowie Polski. Jeszcze do zdjęć.